chwilę sobie pod Wiązłowem poczekamy, bo się mało zrobił z łącznicy, wypuszczę pociąg i wtedy pojedziesz sobie bezpośrednio. Także tak z 3 minuty trzeba policzyć i pojedziesz dalej. Są jakieś ustawienia graficzne, żeby te, coś lepiej było przez te szyby widać deszczu? No wycieraczki musisz włączyć. No mam włączone, ale dalej tak, kurde, nic nie widać kompletnie. No bo czasami się rozładuje w zależności od taboru. Kolego, to jest zrypane już od tej aktualizacji, także to zrypali to właśnie. Wcześniej było lepiej. No, jechać nie da. Czy u was też coś się z grafiką stało? Tak staczy, jakoś takie klatki dziwne? Jak się deszcz pojawi, to wszystko się robi dziwne. 14-123. Tutaj można szybciej jechać, naprawdę. Zamkowice to 44, 39, 43, próba radio łączność po zmianie kanału na drugi. Na 126, ja tam widzę, że jak ci pędzi na, ma jakąś zgagę i nie wpuszcza pociągów, tak jak będziesz się denerwować, to na pociąg i na pędzi przed tobą. .42-128, pociąg wyjedzie z łącznicy, jedziemy dalej.
Jeśli tak, to się czy zostawię z południa, jazd będzie jak wolno indziej, tak do lędziówki, bo właśnie wjechało z południa. To prawie miałem 4280, dzień dobry, południe. Dzień dobry.
32, 180, zaraz będziemy testy, czyli przygotować. Thank you.